Witam wszystkich. Moim gościem jest Michał Rogalski, autor książki Bohaterowie popkultury od Robin Hooda do Rambo. Witam. Rambo, Robin Hood, kojarzymy te nazwiska doskonale. Co sprawia, że one są właśnie tak rozpoznawalne, że stają się tymi ikonami popkultury, bo tak możemy je nazwać? Tak naprawdę każdy przypadek, tak mi się wydaje, jest zupełnie inny. I myślę, że dzieje się to po prostu w ramach czasów, w których funkcjonuje dana postać i to, jak ona funkcjonuje w danym kontekście i jak odpowiada na jakieś potrzeby czasu, w którym istnieje. I oczywiście też to się zmienia, no bo Robin Hood jest postacią, którą przynajmniej od XV wieku znamy i ona była wiele razy redefiniowana. No ale myślę, że właśnie jakiś tam zestaw odpowiedzi, które daje dana postać na jakieś pytania, na jakieś potrzeby danych czasów, sprawia, że ona jest, funkcjonuje jako ikona. Czy musi mieć jakieś szczególne cechy? Jak obserwowałeś te postaci, które badałeś, to jakie cechy są takie najbardziej charakterystyczne dla tych postaci? Czy są jakieś wspólne? Właściwie trudno powiedzieć. Myślę, że na pewno muszą być jakieś, muszą mieć takie bardzo charakterystyczne, wyraziste cechy, tak żeby były rozpoznawalne właśnie tak naprawdę na pierwszy rzut oka, tak? James Bond jest ubrany elegancko i pije martini, ma mały pistolet. Robin Hood ma łuk. Sherlock Holmes jest detektywem, który mówi, chociaż ta w książkach nigdy nie padła ta kwestia, ale mówi to oczywiste, Watsonie. Także no myślę, że to musi być coś, co bardzo szybko pozwala zidentyfikować tą postać w sensie takim wizualnym, ale też w sensie jakichś zachowań, jakichś cech charakterystycznych. No, nie może być to, jak tak mi się wydaje, zbyt skomplikowana postać. Nawet jeżeli ona gdzieś tam jest złożona, to jej wizerunek taki publiczny jest bardziej jednak uproszczony i składa się z jakiegoś tam zestawu cech, które pozwalają rozpoznać właśnie na pierwszy rzut oka. Wspomniałeś o tych różnicach między filmem a książką. Do jakiego stopnia autorzy filmów mogą modyfikować fabułę, żeby jakby nie zepsuć tej postaci, która została wykreowana przez autora, twoim zdaniem? No, mogą na pewno pozwolić sobie, właśnie w przypadku takich ikonicznych postaci, chyba mogą sobie pozwolić na bardzo wiele, ponieważ na przykład zwróćmy uwagę na Trzech Muszkieterów, o których też wspominał w książce. No, generalnie jakby fabuła powieści bardzo często całkowicie jest inna niż w powieści Aleksandra Dima. I tak naprawdę te postaci funkcjonują jakby w zupełnie nowej historii i często są bardzo redefiniowane, ale jakiś tam zestaw tych cech pozostaje. I przez to ta postać pozostaje jednak sobą. Też ciekawa jest postać Rambo na przykład, który ożył, że tak powiem, w wizji autora tekstu pod wpływem filmu. Tak jest. No właśnie tutaj jakby książka, w przypadku Rambo książka jest raczej słabo znana w stosunku na przykład do Trzech Muszkieterów, więc jednak ten fenomen popkulturowy powstał głównie na podstawie filmu. Ale to też właśnie pokazuje, że tak naprawdę można odejść zupełnie od tej historii, oryginalnej, literackiej, ponieważ w książce o Rambo tytułem książki jest Pierwsza krew. I tak naprawdę Rambo jest jednym z głównych bohaterów tak naprawdę. Drugim bohaterem jest szeryf, z którym jakby John Rambo rozpoczyna swoją taką prywatną wojnę i jakby nie ma tutaj takiego akcentu przeniesionego tak bardzo na Johna Rambo,
Dopiero jakby film w czasie prac nad scenariuszem ta koncepcja bardzo ewoluowała i w końcu Rambo stał się głównym bohaterem, chociaż tytuł filmu nadal powstał Pierwsza Krew. I kiedy film pierwszy raz wszedł na ekrany kin, nosił ten tytuł. Dopiero później, w późniejszych wydaniach, dodano już Rambo, Pierwsza Krew, żeby to sprzedać, nie oszukujmy się. No i też jakby historia też została totalnie zmieniona, znaczy nie totalnie może, ale bardzo zmieniona w tym sensie, że, uwaga spoilery, zakończenie było dosyć smutne, ponieważ obydwaj główni bohaterowie, zarówno Rambo jak i Szeryf, zginęli na koniec. Była taka wyniszczająca, sama nakręcająca się wojna między nimi. No i oni po prostu giną na końcu, ale ponieważ gdy kręcono film, to w Hollywood to działa w ten sposób, że jak już jest nakręcony film, to pokazuje się go jakiś taki... Taka jest publiczność, która przychodzi na takie seanse próbne i ocenia, jak ten film, czy on mi się podobał. No są takie badania rynku, mówiąc krótko. No i te próbne pokazy wykazały, że jednak to zakończenie jest zbyt przygnębiające i dokręcono alternatywne zakończenie, otwierając tym samym drogę do sequela, który tak naprawdę to sequel jest tym kultowym filmem, o czym też wspominam w książce. No i w sumie wyszło chyba 4 części aż. I to już się ciągnie powiedzmy 40 prawie lat. Tak jak Bond na przykład, 50. I czy jakby jest pewna granica? Do kiedy, jaka jest żywotność tych bohaterów? Czy oni są nieśmiertelni rzeczywiście? Czy jest taki moment, że mogą się wypalić? Wyobrażasz sobie na przykład, jak to będzie za parę lat? Twoim zdaniem. Trudno wyrokować, ale na przykład jakby współczesne przykłady, które gdzieś tam docierają do nas wszystkich z mediów, na przykład Gwiezdne Wojny powstały w latach, na przełomie lat 70. i 80. niesamowity fenomen kulturowy, który przetrwał bardzo długo przez pokolenia. Nakręcono pierwsze 3 części, potem była długa przerwa, po czym nakręcono kolejne 3, które no, nie spotkały się z dobrymi recenzjami. Fani Gwiezdnych Wojen byli bardzo rozczarowani. Generalnie trochę chyba wieszczono jednak śmierć tej serii, po czym jednak ostatnio w 2015 roku ukazała się kolejna część, która bardzo odświeżyła tą historię, nawet do tego stopnia, że troszeczkę mówią, że to jest taki remake oryginalnego filmu. I no, wyniki finansowe mówią same za siebie, jednak ludzie chyba chcą to oglądać. Podobnie z bohaterami komiksów, którzy gdzieś tam w latach 40., 50., 60. powstawali, mówię tutaj właśnie też o bardzo popularnym obecnie Marvelu i kinowym uniwersum Marvela, gdzie te postacie były w sumie zapomniane zupełnie, poza tam kilkoma typu Spider-Man, a teraz obecnie pojawiają się na ekranach kin, te filmy też biją rekordy popularności, więc myślę, że jeżeli nawet będzie jakieś zmęczenie ludzi tymi postaciami, to ono będzie raczej chwilowe, na jakiś oddech, tak jak w przypadku tych Gwiezdnych Wojen, gdzie odczekano jakieś tam 10 lat i potem się znowu odświeża dla nowych pokoleń. Zresztą pokazuje to popularność też, nie wiem, Sherlock Holmes został nakręcony, współcześniony serial z Benedictem Cumberbatchem, no i bije rekordy popularności, a rzecz ma już 100 lat i jakoś ludziom się nie znudziło zupełnie. Chyba coraz trudniej jest też się przebić z jakąś nową postacią. Tak, to fakt, no to pokazują. Kiedyś pamiętam, jeszcze w latach 90. właśnie nabijano się z filmów z Sylwestrem Stallonem, że jest Rocky 5, czy właśnie Rambo 3. Dzisiaj te filmy,
które są ze sobą powiązane, już nawet nie są sequelami, tylko funkcjonują w jednym uniwersum, no już idą tak naprawdę w dziesiątki. To są takie seriale. Zresztą popularność seriali też pokazuje, że no tak naprawdę ciągle bierze się jakiś tam materiał źródłowy i przerabia się go w nieskończoność. Troszeczkę nie chcę użyć słowa żerują, ale jakby inne nie przychodzi mi do głowy. Więc żerując trochę na nostalgii, trochę każdy lubi słuchać piosenek, które już słyszał. Więc tak, ciężko przebić się z czymś nowym. Co nie znaczy, że nie można. Harry Potter na przykład. No to jest stosunkowo nowe zjawisko, które jednak żyje i chyba będzie jeszcze. Tak. Być może, bo co tak. Prawda już niby skończyła się, a jednak... Też takim przykładem dla mnie jest Matrix, który jakby powstał nie całkowicie oryginalnym dziełem, bo oczywiście jest bardzo też oskarżane o mocne inspirowanie się graniczące nieraz z plagiatem, no ale jednak uważam, że dosyć twórcze i zrewolucjonizował no ładne 15 lat temu, ale zrewolucjonizował jednak kino i popkulturę. I generalnie wydaje mi się, że to też jest taki oryginalny, który nie jest jakby, nie wiem, remake'iem filmu z lat 60. albo nie powstał na podstawie komiksu, tudzież książki, więc oczywiście są, no tylko pytanie też, czy kiedyś, to jest dobre pytanie na jakieś badania, czy kiedyś też tak wszystko, co roku powstawała jakaś nowa rzecz, która stawała się hitem. Czyli jest jeszcze miejsce na nowych bohaterów. Myślę, że tak. No to dziękuję za rozmowę, zachęcam do lektury. Również zachęcam do lektury.